Cześć, Anko, jestem Waster, teraz bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, kolejnego dnia. No i w dniu dzisiejszym mamy 22 grudnia. No i w dniu dzisiejszym, tak jak widzicie po tytule, zmontuję w końcu, jakby dokończę albo zmontuję filmik dla Draybona. Może niektórzy z was znają Draybona, może niektórzy też nie. Linka do Draybona znajdziecie w opisie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany zobaczeniem, co Draybon nagrywa. I w dniu dzisiejszym zmontuję mu film po roku, albo po pół roku, ale chyba po roku. Myślałem, czy nie robić to jakiś pod prank, czy jednak nagrać tylko jego reakcję na to. Bo ogólnie sytuacja wygląda tak, że on mi o tym powiedział gdzieś może rok temu, że będzie nagrywać swoje stanowisko, swoje studio, które robił później po pół roku chyba, albo po prostu po kilku miesiącach. Nagrał taki filmik, wysłał mi. No i dzisiaj, dwa dni przed gwiazdką, pomyślałem, a może zrobimy mu taką niespodziankę na święta, pod choinkę po prostu, że mu zmontuję ten filmik. No i właśnie tak się zastanawiam, czy szkoda, że teraz nie mogę z wami rozmawiać, czy na przykład zadzwonić do niego i mu powiedzieć: no sorry Konrad, ale ej, Draybon ma na imię Konrad? Tak, dobrze mówię, dobra, pozdrawiam. Dobra, pamiętam czasy, jak jeszcze nie mogę zapamiętać twojego imienia. Ale wracając, właśnie tak się zastanawiałem, czy nie zadzwonić teraz do Konrada i powiedzieć: sorry, Draybon, niestety nie dam rady zmontować, przepraszam, ale no nie dam rady. No i że mu zmontuję za jakiś czas kolejny. Czy jednak nic nie dzwonić i po prostu mu później powiedzieć. I chyba zrobimy tak, żeby że do niego zadzwonię. Zmontuję ten filmik, jest godzina 18, mam 2 godzinki do live'a i myślę, że dam radę to zmontować, więc mu to zmontuję szybciutko. Podeślę mu, albo przed podesłaniem zadzwonię do niego, powiem mu: słuchaj, na fejsie wysłałem ci linka, wejdź w niego i zobacz ten filmik. Chyba to będzie najlepsza opcja. No i po prostu taką reakcję zrobimy. Dzisiaj taki po prostu szybki, króciutki filmik będzie właśnie z tej okazji. Dobra, ja już nie przedłużam, biorę się za montaż tego filmu, bo jednak to jest montaż, no i trochę oczywiście to czasu pochłania. Więc ja już nie przedłużam, zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka. Nie przedłużam, lecimy z filmem. Okej, odpalamy właśnie Premiere Pro, jak widzicie. I plusem tego jest to, że już na live'ie gdzieś tam wcześniej zabrałem się po prostu za montaż tego filmu. I teraz wystarczy po prostu, że sobie właśnie wejdę w ten projekt. Tylko pytanie, gdzie jest ten projekt? Chyba tutaj. I teraz tutaj po prostu wpiszę sobie Draybon. No i po prostu mam nadzieję, że te pliki mam gdzieś zapisane. Dobra, mam Draybon stanowisko. Tylko pytanie, które to jest? 21.20. No chyba to jest najwcześniej jeszcze, więc weźmy sobie w to. Oczywiście nam się projekt odpala. No i powinniśmy teraz coś tutaj ujrzeć właśnie w naszym ekranie. Dobra, coś mamy. Nagranie trwa prawie 19 minut, więc ja już nie przedłużam. Biorę się za nagrywanie. Pliki już mi się tutaj ładnie wczytały, więc biorę się za robotę. Okej, słuchajcie, właśnie skończyłem montować filmik i aktualnie właśnie mi się tutaj ładnie wystabilizowało wszystko w After Effectsie, czyli nawet jeżeli Draybon sobie tak kamerą latał, to wszystko, jak możecie zauważyć, wygląda normalnie jak z gimbala. Ale wracając, mamy tu cały projekt właśnie w Premiere Pro zrobiony. Cały timeline, jak widzicie, tak się prezentuje, ale wiadomo, że jakby patrząc na to, nie jesteśmy w stanie określić, czy to jest fajny film, czy też nie fajny. Co? Nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu wyrenderować ten filmik, no i dzwonimy do Draybona z tą informacją, że w końcu się to udało. Więc teraz renderujemy. Czy dam jedną ręką? Dobra, mamy, proszę bardzo. Okej, szybki, nazwiemy to Draybon. Draybon stanowisko. Dobra, teraz najważniejsze, ile mam miejsca na komputerze, ponieważ ogólnie problem jest taki, że mam strasznie mało. Dobra, mam 11 GB, czyli wykorzystamy całe. Podstawowo waży on gigabajt, ale niestety chcę, by on był w fajnej jakości, więc zwolniamy 35 bitrate'a. To nam daje wagę naszego filmu 5 GB. No i teraz oczywiście klikamy ten magiczny przycisk export. Proszę bardzo, no i zaczyna się renderowanie całego naszego filmiku. No i teraz po prostu ten cały paseczek sobie przeleci do końca. No i nasz filmik jest gotowy. Co dalej? Teraz po prostu dzwonię do Draybona, tylko sobie fajnie ustawię aparat. No i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Okej, a więc teraz bierzemy się za jakby dzwonienie do pana Konrada. Zobaczymy, czy odbierze. I myślę, że nie będziemy tu jakoś jakby
przedłużać. Najpierw go zapytam jakoś, nie wiem, zapytam co u niego, czy pamięta o filmie, czy dalej jest zainteresowany. No, jakąś taką na początku beczkę pociągnę, a później mu właśnie pokażę cały ten. No, to, że mi się już tu renderuje i wrzucam. Dobra, ja jak zwykle zawsze lecę na czystym spontanie, tak też teraz. I bardzo was przepraszam, że jakby nie pokazywałem takiego procesu dokładnie, co montowałem i tak dalej. Ale uważałem, że dla niektórych też to będzie jakby nudne. Więc po prostu walnąłem wam time lapsa z aparatu i wszystko ponagrywałem. To tyle, nie gadam, dzwonimy, lecimy. Mam nadzieję. O, jest sekund, dobra. Zawsze czysty spontan, ta jest. Cześć, słuchaj, Trygon, bo jest sprawa. Słucham. Pamiętasz ten film, co ci miałem zmontować ze stanowiska jakiś rok temu? No. Daj, mały problem. Dawaj. Bo ja tych plik, bo te, da, bo ja te pliki zgubiłem. Serio? No, nie masz ich już? Nie, gdzieś powinienem mieć jeszcze, jak sobie poszukam. Kurde, bo ogólnie znalazłem na internecie, jakby takie inne stanowisko, nie? No. No i pomyślałem, że wykorzystam właśnie to stanowisko do twojego, nie? Bo jest wciul podobne. No i... No i ty chciałeś przed Wigilią. Czy tam pod koniec, do końca roku, nie? To... To być ogólnie do końca wreszcie, ale... Dobra, to ci coś pokażę. To patrz, ja ci coś teraz pokażę. Czekaj, mogę tylko tutaj zrobić... O, chyba działa. Widać mój aparat, nie? Nie. Nie, no widać. Teraz widać. No i słuchaj, znalazłem coś takiego, nie? Tu ogólnie jest to wszystko. Nie no, beczkę sobie cisnę. Zrobiłem ten filmik w końcu. Już ci rzucę. Nie, bo ogólnie sytuacja wygląda tak, że postanowiłem, że nagram to do filmu tych swoich codziennych, nie? I teraz też nagrywam filmik. Tu nagrywałem i teraz tu nagrywam. I jeszcze, nazwę, tytuł, zmontowałem ten filmik po roku. A wiesz co jest śmieszne? No. Że też nagrywam teraz. A, rozumiem. No dobra, to ja ci nie przeszkadzam, zaraz ci to... Znaczy już teraz wrzucam, to ci później podać linka. Tylko ale chciałem... Ale jest plus, czekaj, ja ci to dałem. Ty nawet nie mów, kiedy to dałeś, bo ja... W marcu. Masz od kwiecień. Proszę, powiedziałem, że znotujesz mi odcinek ze studia. No. Tak? Że miało być pierw do wakacji, potem do końca wakacji, potem do końca września, aż w końcu powiedziałem, dobra, jak do końca roku też pójdzie. No, was, że się udało. I zaraz będę. No. Świąteczny, po prostu chciałeś mi zrobić. Tak, to też. No, to tu za minutkę pokazuję mi, że się prześlę, to ci zaraz podejść i będziesz mógł rzucić jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że te słuchawki jeszcze na konkurs masz. Uwierzę. No niestety. Nie. No dobra, to ja ci już nie przeszkadzam, miłego tam nagrywania. Dzięki bardzo, wzajemnie. No i wiedz, że ten filmik już jest. Miłego całego i pozdrawiam cię. Trzymaj się, cześć. No, tak więc wszystko poszło pomyślnie. Takim oto akcentem możemy chyba zakończyć dzisiejszy odcinek. Tutaj właśnie mi się w tym czasie wrzuca filmik. Tak więc bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka do końca. A jeżeli chcielibyście więcej takich małych wkrętów, małych pranków czy coś tego typu, nawet jakby połączonymi z tym, co ja na co dzień robię, czyli montuję komuś filmy, grafiki robię, animacje, wszystko praktycznie, to możecie dawać znać w komentarzach. Ja coś takiego jak najbardziej mogę dla was przygotować. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, podsyłam nagranie Drybonowi, niech się chłopak cieszy, wszystkim wam oczywiście życzę wesołych świąt, chociaż wiem, że ten filmik albo wleci pod koniec tego tygodnia już świąt, albo jeszcze dalej, nie wiem, w ogóle tak daleko się jakby rozpędziłem z tymi filmami na zapas, że wciągnęło mnie to tak, mega mnie to wciągnęło, żeby to dalej działać i nie wiem, czy jeszcze takiego czegoś nie powtórzę za jakiś czas, zobaczymy. Tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do końca jeszcze raz powtórzę. No i widzimy się jutro o 15 na kolejnym filmie. No, trzymajcie się. Cześć.